Kasia na planie? Wszyscy gotowi, zasady są znane. Pierwszym pytaniem, które kieruję do kandydatów, jest reforma oświaty. To jest problem, który wywołał prawdopodobnie największy ruch społeczny Ratuj Maluchy, o którym zapewne Państwo wiecie, i obywatelski projekt ustawy o nieposyłanie lub posyłanie do szkół sześciolatków. Wiadomo, że jest to poważny problem. Nie chodzi tutaj także, nie chodzi tutaj tylko o wiek, ale chodzi także o możliwość przyjęcia większej liczby ludzi, większej liczby dzieci do przedszkoli. Natomiast no, rodzice dość masowo sprzeciwiają się posłaniu sześciolatków. Dokładnie, 350 tysięcy głosów pod obywatelskim projektem ustawy. Dokładnie, dziękuję bardzo za podpowiedź. To właśnie miałem powiedzieć. 350 tysięcy osób. Co na to przedstawiciele partii, co przedstawiciele komitetów wyborczych, jaka decyzja w przyszłej kadencji Sejmu? O wypowiedź jako pierwszego poproszę, pojedziemy teraz po kolei od lewej do prawej, Krzysztof Ostrowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Reforma oświaty czy problem oświaty to nie tylko problem maluchów i sympatycznej pani, która tu stoi, bo tutaj myślę, że jak siedzimy, to w większości jesteśmy z panią. To jest problem dużo poważniejszy. Od tego, jaką wykształcimy sobie młodzież, będzie zależała przyszłość Polski. Muszę powiedzieć, że jestem jakby zasmucony wynikami ostatnich reform oświaty, choćby tym, jak nie sprawdziły się gimnazja. I jakby w zmianach w oświacie upatruję jakby przyszłości, zmiany w oświacie opatruję jakby pomysłu na przyszłość kraju. I to jest, w krótkich słowach mówiąc, należałoby wrócić do 4-letniego liceum, 3-letnie liceum jest, to jest za krótko, żeby przekazać cały program, do, może to być szkoła podstawowa typu 8 klas, albo wrócić do systemu, tak jak proponuje PiS, 3 plus 5. Natomiast generalnie trzeba postawić na kształcenie nie tylko techników wiedzy, na kształcenie, bym powiedział, specjalistyczne, ale także na kształcenie obywatelskie. Na kształcenie obywatelskie, na uczenie młodzieży, bycie obywatelem, odróżniania prawdy od rzeczywistości, fałszu od kłamstwa, opakowania od zawartości. Myślę, że nauczyć ich trzeba, aby też umieli walczyć z manipulacją, która jest wszechobecna w życiu codziennym. I to bycie obywatelem jest jakby kluczem do tego, abyśmy mieli sprawne, silne, nowoczesne państwo. I jeszcze jedno, kształcenie techniczne, to już się dzieje, trzeba oddać tu koalicji rządzącej. Jest jakby powrót do kształcenia technicznego, do szkół zawodowych, techników zawodowych. Potrzeba nam dobrych, wykształconych fachowców. Dziękuję. O wypowiedź i o stanowisko proszę pana Teodora Stępę, kandydatora na senatora z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam państwa serdecznie. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o reformę oświaty, ja myślę, że tu trzeba zacząć wychowanie dziecka właśnie od najmłodszych narodzin tego dziecka, czyli od dnia narodzin. I Polskie Stronnictwo Ludowe jest właśnie, stoi za stanowiskiem, ażeby właśnie żłobki i przedszkola były dla młodzieży bezpłatne. I myślę, że pomysł dzieci, które właśnie mogłyby uczęszczać do szkoły od 6 roku życia, no jest tutaj tym pomysłem, który no, muszą zadecydować sami rodzice, czy chcą to dziecko wysłać, czy nie, czy to dziecko po prostu one nie zrobi im się krzywdy. Ja myślę, że właśnie to stary zasada, która jeżeli obowiązywała, to czyli po prostu chodzi o przedszkola bezpłatne. Szanowni Państwo, w 1990 roku urodziło się w Polsce dzieci 530 tysięcy. Dzisiaj mamy o 150 tysięcy urodzin mniej. Tym kosztem można właśnie finansować te przedszkola i żłobki, bo wiadomo, że od państwa subwencja idzie za uczniem, czyli o te 100-150 tysięcy właśnie uczniów, mniej subwencji idzie na ucznia i to można wykorzystać właśnie do dopłat, do dobrego wykształcenia, prawidłowego kierunku wykształcenia, jeżeli chodzi o naszą młodzież. Następna sprawa jest, ażeby właśnie młodzi ludzie zostawali właśnie w Polsce, a nie emigrowali, to właśnie te dogodne, można powiedzieć, warunki wychowania rodziny, czyli po prostu dopłata do książek,
a można powiedzieć nawet bezpłatne podstawowe książki właśnie w tych oddziałach początkowych, szkołach podstawowych. To jest naszym takim celem. I następnie jeszcze, jeżeli chodzi o szkoły, no to opieka stomatologiczna, czyli ta dentystyczna w szkołach bezpłatna i opieka pielęgniarska na miejscu, bo to powoduje, że właśnie dzieci po prostu nikt nie zauważa te spraw związanych ich dysfunkcją organizmu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jako kolejny głos zabierze Łukasz Naczas, przedstawiciel Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tylko przypomnę, że Lewica poparła projekt posyłania sześciolatków do szkół właśnie głównie ze względu na poszerzenie możliwości posyłania dzieci do przedszkoli. Łukasz Naczas, lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej w okręgu 37. Czy ja podziwiam umiejętność braku odpowiedzi moich przedmówców na zadane pytanie? No niesamowite, bo konkretna podpowiedź niestety nie padła. Szanowni Państwo, Sojusz Lewicy Demokratycznej poparł tą ustawę, ale z zaznaczeniem dosyć jasnym i czytelnym. Reforma musi być przygotowana we wszystkich szkołach. Nie można dzielić część rocznika, żeby puścić teraz i drugą część rocznika ewentualnie później. Nie można takich podziałów w ogóle robić. I niestety mówiliśmy o tym. Byliśmy za, ale w momencie, kiedy pani minister Hall będzie przygotowana we wszystkich miejscach i we wszystkich placówkach do realizacji tego pomysłu. Chodziło o zaplecze merytoryczne, chodziło o zaplecze techniczne. Okazało się to niestety niemożliwe i teraz Platforma Obywatelska wycofuje się z tego pomysłu. My również jesteśmy za pomysłem prowadzenia bezpłatnych żłobków i przedszkoli, ale przede wszystkim właśnie z powodów społecznych. Młode matki mają teraz wiele problemów z tym, żeby korzystać i kontynuować swoją karierę zawodową, bo często zostaje na utrzymaniu tylko i wyłącznie mąż daje utrzymanie rodzinie. W związku z tym przy opiece nad dzieckiem nie może zarabiać druga osoba, nie może rozwijać też swoich umiejętności kwalifikacji zawodowych. Jest wykluczona po prostu z pracy. W związku z tym takie żłobki i przedszkola, ale nie jak teraz, bezpłatne w czasie, kiedy tak naprawdę nie są potrzebne, czyli popołudniami, ale do południa, właśnie wtedy bezpłatne, są priorytetem sojuszu na najbliższą kadencję i my Platformie Obywatelskiej pokażemy, jak będziemy z nią współrządzić w koalicji, bo chcemy odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od funkcjonowania w państwie, jeśli chodzi o sprawowanie władzy. Pokażemy program. I to będzie nasz jeden z głównych atutów i jeden z głównych celów politycznych do zrealizowania. Jeżeli Platforma Obywatelska będzie potrafiła zrealizować ten nasz postulat, to tak naprawdę zyskają matki, zyskają dzieci i zyska tak naprawdę polityka społeczna, prorodzinna w Polsce. Dziękuję. Ruch Poparcia Palikota. W debacie społecznej reprezentuje pan Edward Kowalski. Przypominam, że tutaj także nastąpiła zmiana, podobnie jak w PSL-u i w Platformie. Pan Edward Kowalski, czy sześciolatki posyłać do szkół? Witam. Sześciolatki według naszego ugrupowania nie powinny chodzić do szkoły. Do tego są przystosowane przedszkola, które powinny i bawić, i uczyć. Szkoły w tej chwili nie są przystosowane, a sześciolatki nie mają jeszcze takiej percepcji, żeby 45 minut usiedzieć w ławce. Poza tym, jeżeli jeszcze szkoły w miastach poradzą sobie z problemem, to na wsiach, gdzie dzieci są dowożone na godzinę 7:30 do szkoły, matka musi takie dziecko sześcioletnie budzić o 5 rano, żeby ono zdążyło na punkt zbiorczy, żeby zostało dowiezione ze szkoły. I z powrotem znowu to dziecko skończy zajęcia, czeka na autobus, żeby wspólnie jechać. Czyli dziecko jest poza domem od godziny 6 rano do 15. Jest to dłużej, aniżeli pracuje dorosły pracownik w zakładzie. To jest nie do przyjęcia. Dziękuję. Szanowni Państwo, Polska jest najważniejsza, mówi wyraźne nie. Nie dla posyłania sześciolatków do szkół. Rodzice powinni, mogą decydować, czy chcą wcześniej wysłać dziecko do szkoły. Natomiast nie minister Hall i nie polski rząd powinien mówić, kiedy, w jakim wieku dziecko idzie do szkół.
Ja nie myślę tutaj o tym, czy dziecko da sobie radę merytorycznie, bo część dzieci jest naprawdę zdolna, jedne mniej, drugie bardziej. Trzeba zadbać o rozwój emocjonalny dzieci. Wiemy, że do 6 roku życia, każdy psycholog nam powie, są wahania nastrojów u takiego dziecka. Dziecko nie jest przystosowane do warunków szkolnych. Gdyby reforma, którą wprowadzono za czasów Platformy Obywatelskiej, była taka dobra, to myślę, że w tym roku mielibyśmy więcej 6-latków w szkołach, a obecnie jest ich niespełna 20%. Jeżeli jest tak wspaniale, to dlaczego tak mało rodziców posyła dzieci wcześniej? Ja jestem mamą 6-latka, nie posłałam go do szkoły, jestem zadowolona z tej decyzji. Popieramy, Polska jest najważniejsza, popiera tutaj ruch społeczny, który zbierał podpisy pod tym, żeby nie posyłać dzieci do szkoły. I uważam, że stracono dużo pieniędzy na forsowanie programu, który chyba się nie sprawdza, skoro teraz sama minister Hall powolutku wycofuje się z tego pomysłu. Szanowni Państwo, dzieci mogą chodzić do szkoły wcześniej, jeżeli tak zdecydują ich rodzice, jeżeli tak doradzi pedagog, psycholog. Natomiast nic na siłę. Ja myślę, że tam jest taka druga podszewka i wcześniejsze dziecko w szkole to jest po prostu wcześniejszy podatnik. Więc to są wcześniejsze pieniądze dla budżetu państwa. Dla Polska jest najważniejsza, dziecko jest najważniejsze. Dziecko i uczeń ma być podmiotem, a nie instrumentem regulującym gospodarkę. Dlatego zachęcam państwa do głosowania na Polska jest najważniejsza i do oddawania głosów właśnie na te formacje. Bo my zawsze staniemy po stronie dzieci i rodziców. Rodzina jest dla nas głównym punktem w naszym programie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przed chwilą się dowiedzieliśmy, na kogo głosować. Szkoda, że nie dowiedzieliśmy się, jakie są inne pomysły. Polska jest najważniejsza na uzdrowienie edukacji. Szanowni Państwo, mówiąc o kształceniu, musimy zwrócić uwagę na to, że mamy w tej chwili 6-letnią szkołę podstawową i 3-letnie gimnazja. Powrót do 8-letniej szkoły podstawowej to byłaby porażka, to byłoby cofanie się. Musimy zwrócić uwagę na to, że szkoły podstawowe muszą być przygotowane dla małych dzieci. To nie jest szkoła podstawowa taka, do której ja chodziłem, w której nie było sali zabaw, w której szkoła nie była w ogóle do tego przygotowana. Dziecko sobie da radę, jeżeli szkoła będzie miała odpowiedni program. I w tej chwili przez pierwsze 3 lata mam nauczanie zintegrowane. Ja w tej chwili mam możliwość odbywania praktyk w szkole podstawowej numer 9. Jeżeli ktoś mówi, że szkoły nie są w ogóle przygotowane, to znaczy, że chyba w ogóle nie wszedł do szkoły podstawowej. Gimnazja dlatego są oddzielone od tych dzieci, aby tak jak gimnazjum numer 3, w którym odbywałem praktyki, była możliwość zatrudnienia 2 pedagogów, psychologa, którzy doskonale znają się na problemach młodzieży. Oczywiście w gimnazjum wtedy już wprowadzamy także doradztwo zawodowe, aby dzieci miały świadomość, do czego zmierza edukacja, bo muszą wiedzieć, po co one są w tej szkole. To nie jest tak, że w tej chwili Platforma Obywatelska wycofuje się z tego pomysłu wprowadzania 6-latków do szkół. Jeżeli widzimy, że szkoły mają trudności ze zdobywaniem finansów, choćby właśnie na przygotowanie odpowiednich sal, w których nie trzeba siedzieć przez 45 minut w ławce. Przez 45 minut w ławce siedzą klasy 4., 5., 6. Natomiast wcześniejsze robimy spotkanie w kółeczku, robimy także inne środki dydaktyczne, zupełnie są stosowane dla młodszych dzieci. Tutaj kolega z Platformy Obywatelskiej przekonuje nas, że szkoły są wspaniałe, kolorowe i piękne. Ja nie wątpię, że tak jest. Niech one będą wspaniałe, kolorowe i piękne dla dzieci 7-8-letnich. Natomiast po co na siłę z pierwszej klasy robić w przedszkole? Dzieci mogą w przedszkolu mieć dobre warunki, mogą siedzieć w kółeczkach i śpiewać piosenki, nie muszą tego robić w szkole. Więc dla mnie to jest sztuczne przesuwanie przedszkola do szkoły. Czemu to służy? Szanowni Państwo, można zadbać o to, aby powstawało więcej przedszkoli i oświata przedszkolna w bardzo dobrym stopniu zaspokoi to wczesne wychowanie przedszkolne dzieci. Dziecko może nabywać nowe umiejętności, uczyć się w szkole. Bardzo się cieszę, że kolega miał praktyki w szkole. Ja również jestem pedagogiem, nauczycielem, także znam ten problem od podszewki. I ja rozumiem potrzebę reformy, potrzebę zdobywania pieniędzy, natomiast bardzo mnie dziwi, że jeżeli coś jest tak wspaniałe, to dlaczego ma tylu przeciwników i dlaczego często sami pedagodzy czy psychologowie mówią nie. Dziękuję. No niestety nie jest tak wesoło i kolorowo, jakby można było myśleć po głosach Platformy Obywatelskiej. Mnie zastanawia to, że wszyscy, albo nawet większość bym powiedział, większość socjologów, większość pedagogów twierdzi, że reforma edukacji, która wepchnęła końcówkę podstawówki, czyli 8 klasy i wepchnęła początek liceum do gimnazjum, jest nietrafiona. Jest nietrafiona. Ja nie przypomnę, kto robił te 4 wielkie zmiany reformy edukacji, reformy szkolnictwa związane z Platformą Obywatelską. No już nie będę wspominał.
Natomiast problemem niestety nie jest to, że szkoła ma być kolorowa, tylko szkoła ma być dobrze wyposażona. Jeżeli ja idę do szkoły podstawowej numer 2 w Gnieźnie i widzę monitory takiej wielkości i takiej szerokości, gdzie dzieci patrzą na nie z odległości 20-30 cm, to szkoła niestety nie jest dobrze wyposażona. Mało tego, od 2005 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, zdjęto 100 milionów złotych rocznie na doposażenie pracowni komputerowych. Zdjęto te pieniądze i do dzisiaj tych pieniędzy nie ma. Pytam się, kto ma zatem wyposażać pracownie komputerowe? Dzieci mają psuć sobie wzrok, mają wykorzystywać okulary, tak jak w reklamach kiedyś niemieckich występowały tylko i wyłącznie w okularach, bo właśnie miały zepsuty wzrok. Zapobiegajmy, a nie leczmy. Myślmy o tym, jak wyposażyć pracownie komputerowe w szkołach, a nie myślmy, dlaczego na siłę mają sześciolatki iść do niewyposażonych szkół. Szanowni Państwo, powtórzę jeszcze raz, że oświata to jest materia bardzo delikatna, w której zmiany powinny być dobrze przemyślane, długofalowe i od tych jakby zmian zależy przyszłość naszego kraju. Jest to sprawa fundamentalna. Natomiast to, co się od właśnie 89 roku dzieje w oświacie, jakby to eksperymentowanie, każda ekipa, która dochodzi do władzy, a przynajmniej większość, ma jakiś swój nowy pomysł. Przypomnę tylko właśnie wprowadzenie gimnazjów poprzez rząd AWS-u. Teraz to, co się działo, na przykład zniesienie liczby historii, godzin historii w szkołach, problem sześciolatków. Jakby władza nie słuchała fachowców. Ja znam konsultacje społeczne na te tematy i większość konsultujących, nauczyciele, rodzice, byli przeciwni wprowadzeniu sześciolatków do przedszkolu. Władza jest głucha. I to jest problem. Problem jest jakby niesłuchiwania się w głosy społeczeństwa. I powiem więcej, że właściwie od 89 roku i myślę, że zdecydowana większość fachowców się ze mną zgodzi, nie było tak złego ministra edukacji jak pani minister Hall. Dziękuję. Dziękuję. Czy PSL lub... Tak. Jest możliwe skorzystanie z jednego głosu ad vocem. Z jednego. Dlatego... Proszę bardzo. To znaczy, ja chciałem powiedzieć, że tak na początku powiedziałem, przedszkola i żłobki powinny być właśnie bezpłatne dla dzieci, a wtedy rodzice na pewno by tych dzieci po prostu nie posyłały do szkoły w wieku 6 lat. Ale myślę, że to jest też decyzja ogólnospołeczna. Dzisiaj proponuje się, żeby głosować przez internet. Myślę, że takie właśnie referendum internetowe są programy, można przeprowadzić i właśnie społeczeństwo, a zwłaszcza młode matki, młodzi ludzie, młode małżeństwa w tej kwestii by się wypowiedziały. Dziękuję. Proszę Państwa, rządzący robią reformę czy pseudoreformę szkolnictwa, żeby dzieci sześcioletnie szły do szkoły, ale nie dają na tą reformę, przepraszam, z budżetu państwa pieniędzy. Zrzucają to na szkoły i samorządy, które już czy tak są niedofinansowane. Więc jeżeli rządzący przystępują do jakiejkolwiek reformy, powinni policzyć, ile to będzie kosztowało, skąd wziąć pieniądze, a nie rzucić pomysł i obowiązki na innych. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli w szkole podstawowej numer 2 nie ma sali gimnastycznej, jeżeli nie ma tam odpowiedniego sprzętu komputerowego, to ja bym tam nie posłał nawet 10-latka. I nie mamy właściwie o czym rozmawiać, czy 6- czy 7-latkowie, jeżeli są takie niedociągnięcia w sferze edukacji, to my jako politycy powinniśmy usiąść i zobaczyć, co zrobić, żeby te zaległości nadrobić. Wydatki na edukację, tylko przypomnę, że za rządów Platformy Obywatelskiej cały czas rosną i są o wiele większe niż przed objęciem rządów. Rosną także oczywiście pensje nauczycieli i to jest dosyć ważne, ponieważ jeżeli chcemy, aby nie przed wyborami. Szanowni Państwo, to jest postulat, który jest wprowadzany i realizowany przez... Akurat przed wyborami, tak? I akurat po wyborach będą podwyżki dla kadry akademickiej. Ciekawe, dlaczego akurat po wyborach. Politycy mają tą szansę, że prowadzą kampanię wyborczą przez 4 lata i każdą akcję możemy uznać jako wyborczą i może i słusznie. Kolejny temat budzący emocje społeczne bardzo duże przy każdych wyborach i podczas każdej sejmowej kadencji to ochrona życia poczętego i liberalizacja przepisów antyaborcyjnych. Społeczeństwo domaga się od Państwa jasnej deklaracji w tej sprawie. Co Państwo zrobicie
nie tylko tego, co macie w programie, ale także tego, co zrobicie, wchodząc w koalicję. Czy zgodzicie się na ustępstwa, czy będziecie na te ustępstwa naciskać. Tak? Tym razem zaczynamy od strony prawej, od głosu obecnie rządzącej frakcji Platforma Obywatelska i Rafał Bochenek. Szanowni Państwo, człowiek istniał zanim powstało instytucja państwa, dlatego życie człowieka musi być chronione bez względu na to, w jakim on żyje państwie, czy w jakim żyje kraju. Ja myślę, że nie tylko polityk, ale każdy człowiek powinien być za ochroną życia. To jest podstawowa sprawa. Platforma Obywatelska nigdy nie lubi poruszać tematów czysto takich właśnie zastępczych, jak naruszanie tej ustawy. Mieliśmy projekt obywatelski, on wzbudził rzeczywiście bardzo wiele emocji. Natomiast mieliśmy też taką świadomość, że, bo ja przypomnę tylko, że nie było głosu od społeczeństwa za liberalizacją tej ustawy. Był projekt obywatelski, aby ją zaostrzyć. Tylko że robienie tego na kilka miesięcy przed wyborami mogłoby też spowodować pewien ruch wahadła. Wiemy, że środowiska lewicowe chcą tutaj bardzo, opowiadają się bardzo mocno za aborcją, czemu ja jestem przeciwny i jako parlamentarzysta nie pójdę w tej kwestii na żadne ustępstwa. Szanowni Państwo, Polska jest najważniejsza, nie poprze liberalizacji, dlatego że my uważamy, że należy chronić życie nowo poczętego dziecka. I uważamy, że tak powinni robić wszyscy Polacy. Szanowni Państwo, żyjemy w czasach, gdzie mówimy o problemach z demografią. Za kilkanaście lat, w roku 2050, będzie nas o milion, o 2 miliony więcej. Demografia alarmuje. Szanowni Państwo, my jesteśmy wśród krajów europejskich w ogonie przyrostów naturalnych. Więc jeżeli chcemy, aby było więcej dzieci, to stwórzmy warunki rodzinom, aby te dzieci mogły w nich żyć, godnie się rozwijać, aby rodzice nie myśleli o tym, że trzeba spłacić kolejny kredyt, zaciągnięty najczęściej we frankach, tylko o tym, aby spokojnie mogły dzieci rozwijać się w rodzinie, uczyć i żyć w naszym kraju. Dlatego my jesteśmy przeciwni liberalizacji ustawy. Chociaż uważamy też, że każdy ma prawo do jak gdyby wyrażania własnego poglądu i myślę, że w wielu sprawach, w kwestiach etycznych PJN zostawia takie sprawy do podjęcia indywidualnego przez posłów. Ja osobiście mogę Państwu tutaj zagwarantować, że takiej ustawy, gdybym była posłanką, nie poprę. Dziękuję bardzo. Ruch poparcia Palikota jest za liberalizacją ustawy aborcyjnej. Liberalizacja to wcale nie znaczy, że namawianie kogokolwiek do aborcji. Poza tym społeczeństwo jest podzielone właściwie porówno. 47% respondentów było przeciwnych liberalizacji, drugie tyle było za. Ale jak już zapytano tych samych respondentów, jeżeli od tego by zależało życie matki, to dopuszczasz aborcję, wtedy już było 85% za dopuszczeniem. Więc nie jest to tak jednoznaczne. A przede wszystkim, no, kobiety powinny decydować o swoim brzuchu, o swoim macierzyństwie. A poza tym, jeżeli pani mówi, że ostatnio populacja Polaków się zmniejszyła, to ja pytam, skoro obowiązuje bodajże od 97 roku restrykcyjny zakaz aborcji, dlaczego populacja spada, a nie rośnie? Bo te aborcje są dokonywane, tylko są dokonywane za granicą, dokonywane są w prywatnych gabinetach i to przez tych lekarzy, którzy w szpitalu odmawiają wykonania z przyczyn etycznych. I taka jest Polska obłudna, po prostu dulszczyzna. Dziękuję. Czy wiedzą Państwo, co jest największym i najlepszym sposobem na antykoncepcję w dzisiejszych czasach? Kredyt hipoteczny. Kredyt we frankach, które drożeją i młode małżeństwa nie chcą mieć dzieci. Czy wiecie Państwo, ile małżeństw w Polsce czeka na to, żeby mieć dzieci? Ten problem można bardzo łatwo rozwiązać. Podpisać ustawę o finansowaniu zabiegów in vitro. Ale tak, jesteśmy za ustawą i liberalizacją ustawy antyaborcyjnej. Z jednego prostego względu. Kobieta ma prawo do decyzji o własnym ciele. To kobieta ma decydować o tym, czy chce urodzić, czy nie. Ale przy tym Sojusz Lewicy Demokratycznej zawsze mówił o tym, jak zabezpieczać, jak promować antykoncepcję.
jak wprowadzać w szkołach i w jednostkach oświatowych edukację seksualną, która zamiast religii by nauczyła konkretów młodych ludzi. To jest właśnie podejście, które jest odpowiedzialne. Bo zgwałcona kobieta ma prawo do tego, czy urodzi dziecko, czy też nie. Na pewnym etapie. Według wielu naukowców, wielu lekarzy, to jeszcze nie jest dziecko. I to jest kwestia właśnie ideologiczna. Rozmawiajmy o konkretach. Rozmawiajmy o tym, dlaczego w szkole jest religia, a nie jest religioznawstwo. Rozmawiamy o tym, dlaczego w szkole nie ma wychowania seksualnego, gdzie młodzież może nauczyć się, czy chce mieć dziecko, czy nie, jaka jest za to odpowiedzialność. To jest podejście Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję. Także nasze stanowisko, zawsze szanujemy człowieka, człowieka poczętego od urodzenia aż do śmierci. Dziękuję. Krzysztof Ostrowski, Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość jest jednoznacznie przeciw cywilizacji śmierci, a jednym z takich objawów, przyjawów cywilizacji śmierci właśnie jest liberalizacja ustawy, o której tutaj dyskutujemy. Dopowiem się też za siebie. Jako człowiek i lekarz mam prawo mieć na ten temat własne zdanie. Jestem przekonany, że człowiek jest, powstaje z chwilą jego poczęcia, czyli z chwilą zapłodnienia. I wtedy właśnie, jako istota słaba, właściwie zależna od matki, zależna od otoczenia, od presji na tą matkę, bo to nie jest tak, że kobieta sama tylko i może i powinna decydować o dziecku, bo to już jest istota żyjąca, powinna być poddana szczególnej ochronie. I nie jest to tylko kwestia, tak chociaż koleżanka z Pojedynu słusznie powiedziała, o kwestii demograficznej, że jak będziemy dalej tak postępować, to będzie nas coraz mniej, po prostu będziemy jako naród skazani na wymarcie. Ale jest to też kwestia, bym powiedział, normalnej ludzkiej przyzwoitości, bym powiedział prawa naturalnego, które jest dla mnie i dla Prawa i Sprawiedliwości ważniejsze niż prawo ludzkie. Dziękuję bardzo. Padły tutaj głosy rzeczywiście mówiące o tym, że kobieta ma prawo decydować o swoim ciele. A kto zapytał się tego dziecka, czy ono chce żyć, czy nie? Dlaczego my mu zabieramy to prawo do życia? Może należałoby otoczyć taką opieką tą matkę, aby ona mogła urodzić? Ja tu zauważam, że Sojusz Lewicy Demokratycznej jest tak nowoczesny, że zapomina, że aby powstało dziecko, potrzebny jest też mężczyzna. Więc może niech nie tylko kobieta decyduje o swoim brzuchu, ale przyszli tatusiowie niech decydują, czy chcą być ojcami, czy nie. Proszę Państwa, nie doprowadzajmy zwykłych, prostych rzeczy, proste rzeczy, które istnieją od tysiąca lat, do absurdów i do zmiany czegoś, do zmiany natury życia, do czegoś tak normalnego, jakim jest oddychanie. Tak samo naturalną rzeczą jest rodzenie dziecka, które właśnie pojawiło się w łonie matki. Owszem, mężczyzna tak i w związku z tym Sojusz proponuje rozwiązania, które będą wpływać na dzietność w Polsce, między innymi urlop tacierzyński. To jest konkretna odpowiedź Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Natomiast mężczyzna tak, ale gwałciciel nie. Człowiek, który zgwałcił kobietę, nie. Bo nie, właśnie tak nie jest, niestety. Dziecko ma prawo do życia właśnie wtedy i niestety ta ustawa musi być zliberalizowana właśnie w tym względzie. Zdecydowanie. Proszę Państwa, rodzą się dzieci różne, nie zawsze sprawne i piękne słowa tutaj padły o pomocy kobiecie, ochronie dziecka. Tylko jak dziecko jest niepełnosprawne, to co władza robi? Konkretnie w tym roku Platforma Obywatelska obcięła środki na PFRON, jak było zbierane, wszystkie składki, które były dotychczas, dzielone po 50%. 50% PFRON, 50% budżet państwa. W tym roku Platforma w ramach właśnie tej opieki nad dzieckiem 90% bierze dla budżetu państwa, a 10% idzie na inwalidów. A to nie są podatki, to nie jest danina na państwo. To powinno być odwrotnie. 90% powinno być właśnie na dzieci upośledzone, chore, potrzebujące pomocy, na protezy, na rehabilitację, a 10% mógłby wziąć budżet państwa za koordynację tych działań. Tak się nie dzieje, dzieje się wręcz odwrotnie. Piękne słowa, mało dobrych przykładów. Dziękuję. W programach wyborczych w 2011 roku w wielu partiach pojawia się wątek z pogranicza oświaty i medycyny. On już też tutaj padł. Powrót do szkół opieki zdrowotnej, dentystów,
higienistek i dyżurów medycznych. Zaczynamy ze środka. Tym razem Łukasz na czas. Tak, szanowni państwo, w programach się pojawia, ale to już pierwszy zaproponował w tym pierwszym programie, który został wydrukowany. Rozwiązanie dosyć konkretne. Chcemy powrotu gabinetów lekarskich do szkół. To była bardzo cenna idea, która wspierała też gabinety stomatologów. Dzieci mogły liczyć na to, że będą miały naprawione zęby, będą wyleczane z krochnicy w momencie, kiedy to leczenie powinno być zastosowane. Mówiliśmy też i mówimy cały czas o tym, że stanowisko logopedy właśnie w szkołach jest kluczowe do naszych działań. Ja się cieszę, bo jak grzyby po deszczu w czasie tej kampanii pojawiały się też programy po naszym programie i pojawiały się też poparcie do tych inicjatyw. Prawo i Sprawiedliwość na ostatniej konferencji prasowej ustami Jarosława Kaczyńskiego poparło ten pomysł. Również inne partie przychylają się do tego działania. Tylko szanowni państwo, chciałbym zaznaczyć, że po wyborach zdolność koalicyjną będzie miała Platforma Obywatelska, to jest jasne, i Sojusz Lewicy Demokratycznej. I wezwanie do odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości do władzy nie jest bezpodstawne. Jest podstawne, tylko zdecydowanie koalicja musi oprzeć się na zasadach programowych. Nasz program, przynajmniej część z tego programu, musi być zrealizowana przez Platformę Obywatelską. W związku z tym pytam przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, czy jest za wprowadzeniem właśnie takiej opieki medycznej w szkołach, właśnie takich gabinetów lekarskich w szkołach, właśnie powrotu stomatologów do szkół. To jest moje publiczne pytanie do Platformy Obywatelskiej. Ja bardzo chętnie, owszem, bym mógł obiecać państwu, że będzie dentysta, będzie lekarz, że szkoły będą cudowne i wspaniałe, tylko oczywiście zawsze musimy brać pod uwagę możliwość realizacji naszych obietnic. Chcę tylko zaznaczyć jeszcze po pierwsze, że nigdy nie było celem Platformy Obywatelskiej odsunięcie jakiejś innej partii od władzy. Premier Donald Tusk wyraźnie powiedział, że rząd powinna kreować partia, której wyborcy udzielą takiego zaufania. Dlatego no, nie możemy tutaj teraz ustalać, kto będzie rządził, a kto nie, bo głos należy do wyborców i oddadzą go 9 października, a wcześniej zdeklarują się również dzisiaj. Owszem, to są ważne tematy, które pan tutaj porusza, aby w szkole była możliwość opieki lekarskiej. Natomiast też nie robiłbym z tego tematu najważniejszego, ponieważ jeżeli będzie dobra służba zdrowia w całym naszym państwie, wtedy być może nie będą aż tak bardzo potrzebne jakieś specjalne ośrodki w szkołach. Ja na przykład pamiętam, jak akurat dentysta szkolny zaplombował mi 2 razy zęba i, no, i mam problemy do dzisiaj, także trzeba zainwestować przede wszystkim w to, aby jeżeli ta opieka się pojawi, żeby była profesjonalna i żeby miała źródła finansowania, bo ja w tej chwili nie widzę możliwości realizowania tych wszystkich obietnic, które nam przedstawia Grzegorz Napieralski. Ad vocem, no wykorzystuję swoją możliwość odpowiedzi ad vocem. W związku z tym, po pierwsze, usłyszeliśmy deklarację, że Platforma Obywatelska nie chce odsunąć Prawa i Sprawiedliwości od przejęcia sterów rządowych. To jest bardzo zastanawiające. Moim zdaniem trzeba się zastanowić, rząd Platformy Obywatelskiej musi jasno i wyraźnie odpowiedzieć, czy chce współpracować po raz kolejny z PO-PiS-em i w PO-PiS-ie. To po pierwsze. A po drugie, jeśli chodzi o te informacje, które pan przedstawia. Skąd finansowanie? Bardzo dobre pytanie. A mianowicie rząd Platformy Obywatelskiej podwyższył podatek VAT, prawda? Z 22 do 23%. Proszę mi nie przeszkadzać. Proszę wysłuchać do końca. 22-23%, prawda? Dało to do tej pory, według szacunków Ministerstwa Finansów, 5 miliardów złotych. Do końca roku da 10 miliardów złotych. Platforma Obywatelska jasno i wyraźnie mówi, że te pieniądze pójdą na zasypanie dziury budżetowej, a nie na inwestycje w Polsce, a nie na rozwiązania prorodzinne, nie na rozwiązania prospołeczne. To co Platforma Obywatelska chce zrobić dla kraju? Ja widzę, kolego Łukaszu, że tutaj śnią ci się po nocach rządy Prawa i Sprawiedliwości. Ta jakaś mara, koszmary nie dają ci się spokojnie wypowiedzieć. Natomiast powiem krótko. Oczywiście powrót gabinetów lekarskich czy gabinetów pielęgniarek do szkoły jak najbardziej. Natomiast może skorzystam z okazji z tego, że większość życia zawodowego przepracowałem jako lekarz, jako organizator służby zdrowia. Jakby w kilkunastu zdaniach spróbuję streścić, na czym polega główna słabość
i problemy służby zdrowia w kraju. Najpierw się odniosę do tego, co forsowała przez ostatnie 4 lata Platforma Obywatelska, a mianowicie jakby całe zło tkwi w tym, że służba zdrowia jest publiczna, nie jest prywatna, czyli komercjalizacja, właśnie prywatyzacja poprzez komercjalizację. Jeszcze raz powiem i podkreślę to, co wszyscy, myślę, jak tutaj jesteśmy, wiemy, czujemy, że zdrowie nie jest zwykłym towarem, że zysk nie jest tu najważniejszym kryterium i oczywiście trzeba patrzeć na ekonomię, bo to nie jest tak, że żyjemy w oderwaniu od ekonomii, ale to nie jest pomysł na bolączki służby zdrowia. Całe zło zaczęło się za rządów AWS-u, chociaż może niesłusznie powiem, że zło, bo AWS miał odwagę zreformować służbę zdrowia i wtedy powstały kasy chorych. Chwała i cześć mu za to. Natomiast ja pamiętam początek tej reformy. Wtedy mówiono, że pieniążki pójdą za pacjentem, że pacjent będzie głosował nogami. On będzie wybierał lekarza, szpital. I niestety tak się nie stało. I to jest całe główne zło. W szpitalu gnieźnieńskim, gdzie teraz pracuję, mamy na przykład bardzo dobry oddział chirurgiczny. I co? I okazuje się, że ten oddział chirurgiczny może operować połowę swojej możliwości. Operujemy tylko przypadki nagłe, a kolejki są półroczne, dłuższe, mimo że lekarze chcą operować, mamy sprzęt, jesteśmy dobrze wyposażeni, nie ma możliwości, bo administracja zza biurka ustala, że trzeba operować w Poznaniu, a może we Wrześni, a pacjenci chcą się operować u nas. I to jest główny problem. Dopóki pacjenci nie będą głosowali nogami, do którego specjalisty pójść, który szpital wybrać, to niezależnie od różnych deklaracji, po prostu w służbie zdrowia będzie działo się źle. Dziękuję. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem na początku, w naszym programie i naszymi dążeniami jest to, ażeby właśnie do szkół podstawowych powróciły gabinety stomatologiczne i opieka pielęgniarska. Jest to wykrywanie, wczesne wykrywanie, jest to profilaktyka wśród młodzieży i ona nie prowadzi, jeżeli chodzi o gabinety stomatologiczne, do głębokiej próchnicy młodzieży i można w porę zadziałać i zadbać o naszą młodzież. Jeżeli chodzi o poruszony podatek VAT, jeżeli chodzi o gabinety lekarskie, Szanowni Państwo, no podatki płacimy wszyscy i ja myślę, że ustawowo trzeba rozwiązać, w jakich to zakresach te ulgi mogą podatkowe, jeżeli chodzi o VAT być. Myślę, że zabiegi tutaj związane właśnie z operacjami onkologicznymi jak najbardziej, bo to są namacalne rzeczy i to są rzeczy, które po prostu, no, jak wiemy dzisiaj, są kolejki i bardzo drogie. Dziękuję. Proszę Państwa, ja tak trochę z prywatnego doświadczenia powiem. Urodziło się dziecko. Lekarz stwierdził poważną wadę serca. I oczywiście zaraz była zrobiona operacja, zastawki. Dziecko musiało pozostać dłuższy czas w szpitalu. Moja córka została z tym swoim dzieckiem. I cóż się działo? Jak została w szpitalu, to od razu przyszedł pracownik socjalny szpitala, dał jej do wypełnienia formularze, żeby mogła otrzymać pieniądze na opiekunkę dla dziecka, które pozostało w domu. Mało tego, to dziecko ma cały czas zapewnione leki za darmo do 18 roku życia. To nie jest daleko. To jest zaledwie 1000 kilometrów w Niemczech, niedaleko Stuttgartu. Niemcy mogą sobie na to pozwolić. My też byśmy mogli. Tylko, że Niemcy nie utrzymują całej rzeszy duchownych, nie finansują kościołów, nie finansują nauki religii, nie finansują kapelanów, a jeżeli już kapelan chce gdzieś przyjść, to robi to jako wolontariusz. Jeżeli my też tą dziurę załatamy, żeby tu nie było wypływu rzeki pieniędzy właśnie w tym kierunku nieproduktywnym, które nic nam nie daje, to nigdy nie będziemy mieli możliwości zapewnić naszym dzieciom takiej opieki. Dziękuję. Szanowni Państwo, projekt godny uwagi, na pewno zastanowimy się nad nim. Jeżeli tylko znajdą się środki, dlaczego nie? Na pewno jest konieczność i dobrze byłoby, aby w szkołach znajdowały się gabinety stomatologiczne, natomiast trzeba rozsądnie usiąść i zastanowić się, skąd wziąć na to pieniądze. I tutaj trzeba ustalić sobie jakieś priorytety, prawda? Być może też jest tak, że sprawna służba zdrowia oznaczałaby brak takiej konieczności. Natomiast no, nie sądzę, abyśmy rozstrzygnięcie znaleźli tu i teraz.
Jeszcze tutaj dla kolegi z ruchu poparcia Palikota chciałabym powiedzieć, bo tak się uszalał na temat obcięcia tych środków z PFRON-u dla osób niepełnosprawnych. Polska jest najważniejsza, ma w swoim programie bardzo ważny punkt. Opiekunowie osób niepełnosprawnych powinni być zatrudniani na umowę o pracę. Czyli kto opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym, czy opiekun, matka, ojciec, ma prawo do tego, aby jego praca była traktowana tak jak pełnoetatowa praca, bo dobrze wiemy, że jest to praca 24 godziny na dobę non-stop. Dziękuję bardzo. Rozdział państwa i kościoła. Chcemy jasno poznać państwa deklaracje, państwa stanowiska. Tutaj Komitet Wyborczy Ruchu Poparcia Palikota wyraźnie sygnalizował, że Sojusz Lewicy Demokratycznej kiedyś deklarował taki rozdział całkowity, a zrobił coś dokładnie odwrotnego. I pytanie właśnie do państwa i właśnie od Ruchu Poparcia Palikota zaczniemy. Rozdział państwa i kościoła. Jak będzie wyglądał, jeżeli będziecie państwo mieli wpływ na władzę w przyszłej kadencji Sejmu? Jeżeli będziemy mieli wpływ na władzę, to na pewno nastąpi taki rozdział państwa od kościoła, że przede wszystkim duchowni będą odcięci od budżetu państwa, od budżetu samorządu. Nie może być takiej sytuacji, że w Gnieźnie zlikwidowano wojsko, a jeden jest tylko ksiądz pułkownik, który bierze kasę w kościele garnizonowym, bo mu przypisano parafię Powic. To jest nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia jest, żeby samorządy przekazywały najlepsze działki duchownym z 99% upustem, bo to są najlepsze działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Nie do przyjęcia jest, żeby indoktrynacja dzieci trwała już od przedszkola za nasze pieniądze. Lekcje religii powinny być w salach katechetycznych i każde wyznanie powinno prowadzić swoje zajęcia. Nie żeby to było w szkołach publicznych. Dalej, jeżeli są kapelani, to oni albo powinni pracować jako wolontariusze, a już nie powinni nosić mundurów, czy to w wojsku, czy w Straży Granicznej, urzędach celnych, w policji. To nie ma żadnego przełożenia. Kiedyś właśnie walczyliśmy o to, żeby nie było tych oficerów politycznych. Wyprowadziliśmy komunistycznych, wprowadziliśmy też komunistycznych, tylko w innych sutannach. Dziękuję. Rzeczywiście w kwestii rozdziału kościoła od państwa, chociaż nie sądzę, żebyśmy mieli taką jedność, ja tego nie zauważyłem, musimy się trochę jeszcze nauczyć i to nauczyć zwłaszcza od krajów zachodnich, które wprowadziły stosowne regulacje, które pozwalają unikać takich napięć, jakie mamy w Polsce. W ciągu ostatnich kilku lat wiele dobrego w tych kwestiach już się działo. Nie zgadzam się z nazywaniem nauczania religii w szkołach indoktrynacją. Nie zabierajmy możliwości rodzicom wychowania swoich dzieci według wartości, które uznają. Jeżeli 90% Polaków deklaruje się, że są katolikami, dlaczego nie mają mieć możliwości nauczania, uczenia się o tej religii w swoich szkołach? Nie zabierajmy takiej możliwości. Nikt nie jest do tego zmuszany. Tylko przypomnę, że żadne dziecko nie ma obowiązku chodzenia na lekcje religii. Nie ma także obowiązku wypisywania żadnych karteczek ze zwolnienia z tego przedmiotu. To jest konstytucyjne prawo i nie musi chodzić na lekcje religii, dlatego tutaj jakiś postulat, żeby te lekcje stały się nieobowiązkowe, rzecz jest moim zdaniem bezpodstawny. Jeśli chodzi o to, czy religia powinna być uczona w salach katechetycznych, jest to do przemyślenia, rzeczywiście warto rozmawiać, ale rozmawiajmy z tym, ze społeczeństwem, rozmawiajmy z duchownymi i poznajmy ich stanowisko, bo rzucanie takich haseł skrajnych do niczego nie prowadzi. Rzeczywiście potrzebna jest merytoryczna debata na ten temat. Tylko raz. Proszę pana, pan jest osobą bardzo młodą, nie pamięta pan roku 90, bo prawdopodobnie był pan małym dzieckiem. Wtedy właśnie Episkopat Polski z rządem Rzeczpospolitej zawarł układ, że wchodzą do szkół, uczą dzieci religii za darmo. I gdyby tak było, to prawdopodobnie by nam nie przeszkadzało. Jeżeli chcą, niech uczą, ale za darmo lub niech tych nauczycieli opłaca biskup ze swoich pieniędzy. Ja się nie zgadzam, żeby z moich podatków finansowana była jakakolwiek religia. Z moich podatków może być finansowana pomoc społeczna, pomoc najbiedniejszym, ale nie religia. Dziękuję. Tylko przypomnę, jakie były reminiscencje tego, co się stało
co legło u podstawy współpracy władzy wtedy, przypominam, nie tylko Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale władzy z Kościołem, to było wejście Polski do Unii Europejskiej. Referendum byłoby przegrane w mojej opinii i w opinii wielu konstytucjonalistów, a także politologów, przegrane właśnie bez poparcia Kościoła. W związku z tym woleliśmy mniejsze zło, ale udało się nam wejść do Unii Europejskiej. Dzięki temu mamy dzisiaj finansowane firmy, finansowane drogi. Wybraliśmy niestety wtedy mniejsze zło. Ale czas nastał. Czas też nastał na inne myślenie, również w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I teraz kilka słów na temat tego, jak my postrzegamy rozdział Kościoła od państwa. Artykuł Konstytucji mówi o tym, że Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim. Jest państwem świeckim, znaczy się, że nie faworyzuje żadnej innej, żadnej religii, można powiedzieć. A my bardzo dobrze wiemy, że w szkołach faworyzowana jest jedna religia. Że w szkołach brak jest etyki. Ja, szanowni państwo, czekałem, teraz do pana Rafała Popka dwa zdania mówił o tym, to nie jest jeszcze mój głos ad vocem. Ale mówił o tym, chciałem się do tego odnieść. Nie każdy rodzic mógł w tamtych czasach i również nie dzisiaj może posłać swoje dziecko na lekcje etyki. Nie ma tych lekcji, to po pierwsze, bo nie ma wykształconej kadry, a po drugie, część osób dla świętego spokoju idzie na tą lekcję religii, jest na samym końcu. Ale czy sprawiedliwe jest, że osoba niewierząca ma wpisywane na świadectwo szkolne ocenę z religii, skoro ona nie wierzy? Jak ona ma dostać na przykład 6 i podwyższyć sobie średnią, skoro nie wierzy? Nie może, bo nie godzi się to z jej światopoglądem. W związku z tym bardzo źle wygląda sytuacja nauczania etyki w szkole, bardzo źle wygląda sytuacja właśnie indoktrynacji tej religijnej. Ja jestem jak najbardziej za wiarą i wiary nigdy nie atakowałem. Natomiast wiara powinna być nauczana w odpowiednich miejscach. Salki katechetyczne są odpowiednim miejscem do nauczania religii w szkołach. Religioznawstwo, które mówi o wszystkich religiach, o wszystkich wyznaniach, może być w szkołach, ponieważ jest wtedy pełne równouprawnienie. W związku z tym taki realny rozdział Kościoła od państwa to nie jest walka z religią katolicką, chrześcijańską, buddyzmem czy czymś innym. To jest walka o świeckość państwa, nie walka z religią i wyznaniem. Każdy ma prawo do własnej religii i własnego wyznania. I właśnie to jest prawo, które walczy Sojusz Lewicy Demokratycznej. Żebym ja nie musiał mówić, w co ja wierzę. Komu ja mam się spowiadać, w co ja wierzę? Ja wierzę w Gniezno, ja wierzę w powiat gnieźnieński, wierzę w siebie, wierzę w ludzi z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wierzę w Gnieźnia. I to też jest prawo do mojej wiary. To jest prawo do mojej wiary, o którą walczy Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję. Oczywiście tak, Polskie Stronnictwo Ludowe istnieje 116 lat. Zawsze było z Kościołem, można powiedzieć, nigdy nie byliśmy przeciwko Kościołowi. Nasza tutaj, jeżeli chodzi o poglądy na ten temat, to powinny właśnie lekcje religii w szkołach być. W związku z tym, że dzieci z małych właśnie wsi, czy z większych wsi nie miałoby możliwości właśnie uczestniczenia w naukach religii przy salkach katechetycznych, które wiadomo, że te salki katechetyczne znajdują się przy kościołach, no a kościoły obejmują kilka wsi. Także tutaj w tej kwestii nie mamy tutaj żadnych innych poglądów, jakie dotychczas. Dziękuję. Pytanie było takie podchwytliwe, rozdział Kościoła od państwa. Ja muszę powiedzieć, że przecież ten rozdział Kościoła od państwa w Polsce się dokonał. Tak jak tu koledzy mówili, jest w Konstytucji i jak chyba tutaj siedzimy i państwo słuchacie, nikt rozsądny tego nie kwestionuje. To jest po prostu stan faktyczny akceptowany przez większość społeczeństwa. Natomiast jakby co innego jest rozdział Kościoła od państwa, a co innego jest na przykład walka z Kościołem albo na przykład oczekiwanie od duchownych, aby nie wypowiadali się w kwestiach publicznych czy społecznych, do czego mają prawa. Tu pan Łukasz, kolega Łukasz bardzo tego ciekawego argumentu użył. Jak Kościół i autorytet Kościoła był potrzebny przy wejściu do Unii, no to sięgnięto po ten autorytet. Jak teraz nie jest potrzebny, to niszczmy Kościół. Ja panie Łukaszu powiem, że... Dobrze. Ja powiem panie Łukaszu, że ten autorytet Kościoła w najbliższych latach jeszcze będzie wielokrotnie potrzebny, bo on jest społecznie potrzebny. I na koniec, bo czas jest rzeczywiście cenny, przypomnę tylko taką oczywistą prawdę, o której wszyscy zapominamy.
że nie tylko potęga Polski, czy cywilizacja polska, ale cała potęga Zachodu i cała cywilizacja Zachodu została właściwie zbudowana na takich trzech fundamentach. Tak? Na kulturze antycznej Greków, na prawie rzymskiej i właśnie na filozofii chrześcijańskiej. O tym często dzisiaj zapominamy. Szanowni Państwo, o lekcjach religii w szkole marzyły pokolenia Polaków w latach 80., 70., 60. i 50. O to walczyliśmy i kiedy podpisano konkordat, to myślę, że większość Polski była bardzo szczęśliwa. Nie przekreślajmy tego tak szybko. Jeżeli rodzic nie życzy sobie, aby dziecko brało udział w lekcjach religii, myślę, że bez większego problemu może zgłosić to w szkole i na pewno dziecko nie będzie zmuszane do uczęszczania na lekcje religii. Natomiast nie rezygnujmy z czegoś, co jest taką częścią polskiej historii. Szanowni Państwo, gdyby nie żywa wiara państwa polskiego, nie byłoby Gniezna. Gdyby nie chrzest Polski, nie przyjeżdżałoby tutaj tysiące turystów. Miasto to żyje również dzięki bogatej kulturze chrześcijańskiej. Kultura chrześcijańska jest częścią państwa polskiego i naprawdę nie przekreślajmy tego tak szybko. Nie widzę nic złego w tym, żeby polskie dzieci, których rodzice, 90% rodziców deklaruje przynależność do kościoła, uczęszczało w lekcjach religii. Gdyby było inaczej, poddajmy tę sprawę w referendum i niech sami rodzice, sami obywatele zdecydują, czy chcą tego, czy nie. Bardzo się cieszę, że pan Czarnecki jest z nami. Szkoda, że jak była merytoryczna dyskusja, to pana posła nie było. Chciałem zaznaczyć i chciałem powiedzieć dosyć jasno i wyraźnie, że rozdział kościoła od państwa, to co mówił pan Osnowski, który gdzieś tam na chwilkę poszedł, ale słucha pewnie uważnie, rozdział kościoła od państwa, to owszem, to jest współpraca też z kościołem w różnych kwestiach i nikt tego nie wyklucza, bo chociażby współpraca na zasadach wspomagania dziedzictwa narodowego, zabytków kościelnych. Ta współpraca funkcjonuje bardzo dobrze, na bardzo dobrym poziomie i powinna funkcjonować. Ale już wprowadzenie podatku kościelnego, podatku od osób, które wierzą na przykład, 1% wystarczy. Ciekawe, ile by było tych rzeczywiście wierzących. Dlaczego Kościół katolicki nie rozlicza się, tak jak z lekarze na przykład, tak jak taksówkarze, którzy mają kasy fiskalne. Jeżeli kasę fiskalną można zamieścić w taksówce, to dlaczego kasy fiskalne nie można zamieścić w kościele? Przecież to są normalne usługi. Usługa związku małżeńskiego kosztuje 500 zł. Na lewo, pod stołem, bez żadnego opodatkowania. Taca. Tak samo, szanowni państwo, niestety nie może być równości w państwie, dopóki nie będzie również równości finansowej i podatkowej. I nikt tu nie atakuje kościoła, tylko domaga się równości. Równości. Ja nie stukam się w głowę tak jak pan, ja nie mówię brzydkich rzeczy naokoło, tylko używam merytorycznych argumentów. I w związku z tym pytanie, dlaczego kościół nie płaci odpowiednich takich podatków, które powinien płacić. Dlaczego Kościołowi przekazuje się z funduszu kościelnego tyle finansów? Dlaczego finansuje się, mimo podpisanej w 1991 roku ugody między państwem a Watykanem, ugody między Kościołem katolickim o tym, że nie będzie finansowania lekcji religii w szkołach, to dlaczego księża, dlaczego katecheci pobierają pensje właśnie za to? To jest właśnie rozdział kościoła od państwa. On musi być realny, on musi być rzeczywisty. To nie może być coś, że jedna strona jest lepiej uprzywilejowana. Tak samo przedsiębiorcy, tak samo wszyscy inni muszą płacić podatki, muszą odprowadzać takie, a nie inne kwoty. Musimy się nad tym zastanowić dosyć jasno i wprowadzić konkretne rozwiązania. Jeżeli rzeczywiście tak dużo kosztują te śluby, jestem ciekawy, dlaczego ludzie tacy jak pan brali ślub kościelny, panie Łukaszu? Dlaczego pan w ogóle wybrał? Jeżeli pan mówi, że problemem jest to, że ocenia się wiarę na lekcjach religijnych, że nie ocenia się wiary, ocenia się wiedzy. Moja sprawa, ale nie musi się panu spowiadać. Oczywiście, że nie musi się pan mi spowiadać, tylko mnie zastanawia, dlaczego taki antyklerykał jak pan. Dlatego, jeżeli pan tak ubolewa, że tyle to kosztuje, to dziwię, ja się po prostu dziwię, że pan daje te pieniądze Kościołowi. Być może dlatego, że Kościół jest panu potrzebny do celów politycznych, bo jeżeli Kościół był potrzebny do tego, żeby wprowadzić Polskę do Unii Europejskiej, no to wtedy wykorzystajmy wartości Polaków. Tak, wtedy, owszem, to wspierajmy. Ale jeżeli nie ma interesu politycznego, no to możemy sobie nazywać beatyfikację na Pawła II imprezą, możemy mówić o katolach,
możemy mówić o tym, że katole mają jakieś poglądy polityczne, czyli jakieś pomieszanie z poplątaniem. Ja tylko jeszcze jedno zdanie, żeby już nie przedłużać. Była propozycja debaty z mojej strony dla pana. Natomiast w tej chwili pan przekracza swój czas. Szkoda, że nie chce pan ze mną rozmawiać. Ja zachęcam, żebyśmy we dwójkę się spotkali, jeżeli jakaś redakcja umożliwi. Bardzo chętnie podebatujemy, bo dzisiaj już pan głosu ad vocem nie ma, a cały czas pan mówi.